Hej, dzisiaj pokażę Ci, jak zagrać utwór Nic do stracenia z repertuaru Mrozu, który wykonał ten utwór razem z zespołem Sound and Grace. Utwór grałem wiele lat temu z wieloma uczniami, więc tutaj jakby takie dla mnie to jest wspomnienie z przeszłości, bo myślę, że 50 lat temu grałem to z co trzecim uczniem. Utwór sam siebie jest dosyć trudny, gdyż ma trudną tonację, tonację bemol z 5 bemolami, więc jest to trudna tonacja. Natomiast jeśli chciałby się zagrać nie w oryginalnej tonacji, załóżmy na przykład w prostszej tonacji amol, która ma oczywiście 0 znaków przykluczowych, to zachęcam do nabycia tej piosenki w formacie MuseScore. Okay? W formacie MuseScore są to nuty do edycji, gdzie możesz sobie z tym utworem robić co tylko chcesz. Potrzebny jest darmowy program o tej samej nazwie MuseScore i możesz sobie tutaj edytować te nuty do dowolnej tonacji, zmieniać tempo, dodawać nuty, usuwać nuty, powiększać czcionkę, wszystko można robić, więc zachęcam do sprawdzenia, jeśli ta tonacja jest dla Ciebie po prostu za trudna. Ja staram się zawsze przygotować oryginalne tonacje, natomiast jeśli Ty chcesz mieć w jakiejś innej tonacji, no to potrzebny jest do tego właśnie ten plik MuseScore, który jest dostępny, gdy klikniesz link w opisie do tego filmu. Do zobaczenia, cześć!